Siemaneczko widzowie, zapraszam do kolejnego omówienia mety i mojej strategii na climbing. Może ktoś coś z tego wyniesie, w takiej sytuacji proponuję zostawić łapkę w górę, a najlepiej subskrypcję, bo to bardzo motywuje, zwłaszcza jak ktoś zaczyna. Ale dobrze, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Skupimy się na kompozycjach od diamentu w górę i myślę, że dzisiaj zrobimy bardziej takie omówienie na podstawie tego programu, bo jest bardzo podobny do moich spostrzeżeń. Tego, co sobie zanotowałem. Także po pierwsze, króluje Bruiser Cho'Gath, tak zwany Joe Biden. Joe Biden, tak. Tak tam dawać sobie. Ma aż 60% winrate, 20% winrate, ale 60% w top 4, to jest po prostu coś pięknego. Tak samo Gunner Jaycee też dostali się tutaj topki, top 4. Tylko, że oni są bardzo kontestowani. Tutaj jest napisane, że 0,70, ale tutaj taki mały disclaimer, 1,56, czyli wzrosło o 1 w tym patchu. Bo ten build został dopiero co odkryty i widzicie, tutaj macie 0,15 pickrate'u, a tutaj już 1,50. Tak samo Sorcerery. Wszystkie, jakiekolwiek kompy z Sorcerer Silco są, po prostu dominują. Tutaj macie 1,80, czyli tego też bym chciał, chyba że ładnie skautujecie lobby i macie dobry opener. Tutaj dobry opener, tutaj też. Scouting lobby, dobry opener. No i Roach Echo, powiem wam, pickrate bardzo malutki. A jakie to ma po prostu możliwości? Możecie połączyć jakąś szpatułkę na Mordekaisera, wrzucić. Tutaj możecie grać 6 Slayerów, później nawet czy 4 Slayerów, 4 Roachów. To jest taki najbardziej consistent build. Później jakieś silne jednostki możecie też dorzucić, jak nie chcecie Slayerów. Bardzo dużo możliwości i ustawienie to podstawa. Tylko o top 1 powalczycie raczej, jak macie dwóch carry, czyli na przykład Qiyane z Echo albo Qiyane z Katariną. Dalej, Bruiser Cho'Gath to jest to samo co tutaj. Nie wiem czemu ten team ma wyższy winrate niż ten na tej stronce. Ale bardziej bym polecał tę wersję. Zwłaszcza, że jest teraz... Tutaj niestety już pickrate jest większy. Także chyba jakiś bug, ale i tak, nie widzę aż tylu Cho'Gathów. Przynajmniej na niskim diamencie. Zaraz wlecę do wyższego, to wam dam znać. Ale polecam jak najbardziej te trzy team kompy, polecam przy skautowaniu, a jak są zbyt abuzowane, to polecam przejść już w te dalsze. A dalsze mam na myśli na przykład Noxus z Samirę, albo Noxus z Azirem, Slayerzy, ja bardzo lubię przechodzić w Slayerów. Jak mam dużo demacji, to też lubię właśnie iść we Fiore i potem przejść w Slayerów, albo zostać przy Fiorze jak będzie siadać i jak nikt nie kontestuje. Kolejnym buildem takim niekontestowanym, ale już dużo słabszym, to jest Bilgewater. Wrzuciłem ostatnio odcinek na kanale. Dalej daje radę, ale po tej gilotynie od Riotu, co dała takie nerfy, to jest dramat. Był S tier, S plus, a teraz jest, nie wiem, B tier. Ale plus tego jest taki, że nikt pod to nie idzie, więc jak macie dobry wstępniak, to możecie walczyć o jakiś top 3, top 2. Top 1 czasem, jak siądzie wam, powiedzmy, zajebiste itemy, czy jakaś tam czwórka na 3 gwiazdki, to wtedy jeszcze można powalczyć. Ale bardziej bym polecał Mordekaisera, ewentualnie Azira. Jest jeszcze tutaj taki team, który nie jest, jak widzę, za bardzo pokazywany, ale polecam Kaisę pod pretendentów. Kaisa teraz jest mega mocna. Czy Kaisa pod Voidy tak samo. Czyli moja taktyka. Moja taktyka to jest wejście Bruiserów z Cho'Gathem, czyli tam Cho'Bitem, Gunner Jace, ewentualnie Sorcerery. To są takie trzy team kompy, które must go. Jak widzę, że mam opener, to wchodzę. Roge, jak mi fajnie siadają, też są OP. Ewentualnie plan B. Planem B to już są takie bardziej stabilne kompy, w których nie, nawet jak jesteś kontestowany, to dajesz radę, ale są nieco słabsze w tym matchu. Czyli właśnie Azir Shurima, czy ten Mordekaiser jak wcześniej, czy Bilgewatery jakieś, czy nawet Gunner z Aphelios. To już są takie od czwórki kompozycje stabilne. No i tyle. A co do legend, to polecam grać pod Orna. Orn, jeszcze raz Orn. Na drugim miejscu jest tam Master Yi, bo daje super statystyki do teamów, które właśnie tego potrzebują, czyli właśnie Kaisa pod pretendentów, fajne boosty się przydadzą tej jednostce. Jakimś Sorcererom możecie zboostować też. I no, widziałem, że ludzie to grają, ewentualnie też te EFA. Chcecie mieć perfekcyjne itemy i forsować Slayerów na przykład. Chcecie mieć 6 łuków. Ale myślę, że to się nie opłaca. Także Orn i jeszcze raz Orn. W tej sekcji przyjrzymy się bardziej, jak grać poszczególnymi buildami stopki. Tu jest to bardziej widoczne, myślę.
wreszcie mi to będzie jakoś omówić. Bym miał ręce i nogi. Że pierwsze, Gunners. Tutaj zasada jest prosta. No zawsze chcę mieć tą Sedgu albo jakiegoś silnego tanka na froncie. Możemy grać albo bardziej pod Pitover, albo bardziej właśnie już taki silny front, bastion, jakiś coś takiego. Więcej zonów może. Co do tej zasady, to tak. Chcemy mieć jednego silnego carry i to nam wystarcza i najpierw skupiamy na nim. Czyli jak nam Jinx pada, to slow rollujemy na szóstym i szukamy Jinx. Nie polecam Guinzo, są lepsze itemy, sprawdzałem minrate'y, sprawdzałem w grze. Są dużo lepsze itemy. Guinzo jest za wolne, a gunnerzy bardzo szybko zabijają. Druga opcja, idziemy pod Jayce'a i omijamy tą Jinx. Jak na przykład ktoś kontestuje albo na mnie wpadają te Jinxy, to level 7 i wtedy slow roll. I może ta Jinx później wpadnie. Tak samo tutaj. Może Jayce'ik wpadnie, jak będziemy slow rollować po Jinx i wtedy będzie szansa na dwóch carry. To w ogóle będzie zajebiste. Druga sprawa. Sorcerery. W Sorcererach to jest... to wygląda zupełnie inaczej. Bo mamy bardzo dużo etapów, w których możemy sobie porolować po jakiegoś silnego maga. Jak nam wpada Swain, to możemy zostać na szóstym i mieć Swaina 3 z itemem tanka. Jak nam wpada bardziej Taric, to możemy mieć nawet Taric 2 i on wystarczy, jak najbardziej na nasz front lane. Staramy się dodawać jakieś itemy pod tanka też i żeby miał Sparka. Spark jest najważniejszy. Tak samo w Silco najważniejszy jest Blue Buff i Morello. Żeby... no Morello po prostu zajebiście działa na Silco, tak samo jak kiedyś na Renacie. Ahri w tej kompozycji, nawet Ahri 1 to jest zajebisty Power Spike. To jest taki nasz drugi silny carry. Ale nie potrzebujemy tego. Możemy mieć nawet Vel'Koza z itemami. Też dobrze. Najważniejsze to mieć tych sześciu czarodziejów. Silco 2, Taric'a 2. I jesteśmy bardzo stabilni. Plus 1 Sorc jest bardzo, bardzo przydatny dla teamu. Void Bruisers, tak jak mówiłem, Cho'Bitem. Cho'Dogacik Exodia ma 3 itemy. Ma 3 gwiazdki. Wygrywamy grę. Ewentualnie top 4 gwarantowane, bo wygrać to już musimy trochę więcej. Musimy mieć już tu więcej jednostek na 3 gwiazdki, jakoś to ładnie zagrać. Polecam, jak macie Orna, tak jak już to pewnie powtarzałem z 10 razy w tym filmie, że Orn jest OP, to jak trafi nam się anima na Ornie, to dorzucamy na Cho'Gatha zamiast Redemption i Cho'Gath jest 10 razy mocniejszy. To już jest taka Exodia do potęgi. No, 6 bruzerów, fajny też jest emblemat pod bruzerów, żeby łatwiej uzbierać tych 6. Bo bez Sajona jest to niemożliwe w tym patchu 5. Także potrzebujemy tej szpatuły, czy jak bardziej ewentualnie z emblematu dostać plus 1 bruzer. I wtedy tak, wtedy mamy bardzo potężny team. Ja będę starał się go nawet forsować trochę. Jak będzie ten Cho'Gath w early game wchodził, Cho'Gath 2, to już bardzo fajnie się po to gra. Ewentualnie, jak nie siadają Cho'Gathy, czy ludzie zaczynają kontestować potem, to przechodzimy w Voidy z Kai'Są, albo z tego jeszcze można przejść pretendentów. Także opcji jest bardzo dużo. Plan A, te tutaj buildy stopki, Sorcerery, Gany, Cho'Gath, Cho'Bitem. A plan B to przechodzimy w jakieś takie stare, znane dobrze nam team kompy. Z wszystkich kompów będzie poradnik, tak jak mówiłem wcześniej. I tak, jeszcze sobie tutaj omówię. Tutaj Voidów nie muszę omawiać. Pretendentów też nie muszę omawiać, bo też było grane milion razy, pewnie z każdego z was. Bilgewater jest teraz bardzo osłabiony przez Nilach, dostała nerwy i sam Bilgewater też dostało. Ale dalej można grać, bo jest dzięki temu niekontestowane. 7 Bilgewater, Nilach 2, Gangplank 2, dalej dają radę. Jeden bawić. No i tutaj tak, mam jeszcze takie swoje pozycje. Aatrox jest bardzo potrzebny w tym teamie, jak chcemy walczyć o top 1. Czyli jak znajdziemy Aatroxa i mamy 6 slayerów, to mamy taką, można powiedzieć, gwarancję na top 1, top 2. W TFT nigdy jej nie ma, ale jesteśmy na dobrej drodze. 4 slayerów też daje radę, jak najbardziej. Możemy itemizować prawie każdą jednostkę, to jest super w tym teamie. Że mamy tyle opcji, jak jest Kaylee 3, to dajemy jej carry itemy. Queen 2, Queen 3 jest bardzo dobra. Mordekaiser z itemami jest bardzo dobry, no Jarvan wiadomo, najlepiej mieć 2 rękawiczki na nich też. Rek'Sai 3 itemizujemy, Sejuani itemizujemy, Aatroxa tak samo, że to jest super kompozycja, zwłaszcza jak gramy z Ornem. Bardzo niedoceniana. Wcześniej już ją zaczęli doceniać, ale teraz inne doszły do topki i ludzie nie grają już Mordę. Co najlepiej zrobić? No grać Mordę i zgarniać top 4, top 2, top 3, niemalże darmowe. No i tutaj też mam taką trochę bardziej swoją wersję Assassinu, tak jak mówiłem. Kia na 3 gwiazdki i Echo lub Kata na 3 gwiazdki dają nam dużą szansę na to. Tyle z omówienia patcha. Dużo zmian nie było,
Jedynie co, to Bilgewater Ostrów w dół i jakieś nowe kompozycje weszły do góry. Także dzisiaj trochę krótszy odcinek. Jestem w gazie, idę grać dalej. I ta taktyka jest prosta, działa, także. Polecam testować i śledzić mój kanał, bo z każdej z tej kompozycji będzie odcinek w najbliższym czasie, na dniach. Także miłego klimbowania.